Sobota, 12:00. Witamy ze stadionu przy Chałupnika. Baster Artur. Łukasz Sarlej. Mecz trzeciej ligi grupy czwartej Wieczysta Kraków Podlasie Biała Podlaska. Dzisiaj jedenastkę Wieczystej Kraków wybrał Rafał Jędrzczyk. Przynajmniej tak jest na papierze. 26 bramce Patryk Letkiewicz, 3 Jacek Góralski, 6 Rafał Pietrzak, 9 Michał Fidziukiewicz, 11 Dawid Kiedrowicz, 18 Manuel Torres, 21 Konrad Kasolik, 22 Michał Pazdan, 45 Denys Faworow, 68 Tomasz Swędrowski i 97 Michał Trąbka. Goście do Krakowa przyjechali natomiast w składzie tym wyjściowym. 12 Rafał Misztal, z numerem 3 Marcin Pigel, 5 Krzysztof Salak, z 6 Maciej Orzechowski, 7 Mateusz Wyjadłowski, 8 Jakub Kobyliński, 13 Szymon Kamiński, 14 Patryk Kapuściński, 15 Dmytro Adwiejew, 23 Mateusz Podstolak, 30 Damian Lepiarz, a szkoleniowcem oczywiście Artur Rękowski. Zapowiedzieliśmy oba zespoły, patrzymy jak wygląda ich sytuacja w tabeli. Wieczysta Kraków to niekwestionowany lider z dużą przewagą po ostatnim zwycięstwie w meczu na szczycie nad Awią Świdnik. 23 mecze, 56 punktów u siebie, 11 meczów, 11 zwycięstw. Podlasie też wysoko na pozycji numer 5, na pewno z aspiracjami, by powalczyć o podium w tym sezonie. Jako ostatnio główny Konrad Łukiewicz, asystenci to Szymon Kojder i Dawid Półchłopek. Zacząć mecz ze środka boiska. Damian Lepiarz, ruszamy! Faworow do Torresa. Manuel Torres, lewa noga, troszkę się wyrzucił przed pole karne. Zagranie do Pietrzaka. Ten ma piłkę na prawej nocy, uderza minimalnie ponad poprzeczką. Bardzo dobra próba Rafała Pietrzaka. Długo szukali sobie piłkarze Wieczystej Kraków sposobności do uderzenia na bramkę Rafała Misztala. I tutaj prawa noga Rafała Pietrzaka, zakręcona ta piłka w okolice okienka. Czekają na te górne piłki Fidziukiewicz, jest Pazdan, także Kasolik. Zobaczymy! Uderzał Fidziukiewicz, nie głową, a nogą, ale zrobił to niecelnie. Za głowę to on się chwycił po tym strzale nogą, zobaczmy jeszcze raz, i miał ku temu powody, była dobra sytuacja, wygrał pozycję Fidziukiewicz w polu karnym. Zagranie na prawą stronę, Manuel teraz jest już w polu karnym, Torres zablokowany, fantastyczna interwencja jednego z obrońców Podlasia, jeszcze Torres do Fidziukiewicza, nie ma bramki! Niewiele pomylił się Fidziukiewicz, ale jednak nie musiał interweniować Rafał Misztal, ten strzał głową obok jego słupka. Kapitalne to podanie Swędrowskiego, nie było spalonego, Torres zblokowany, no i później chyba centymetry dzieliły Fidziukiewicza od bramki dającej prowadzenie. Uda się pokonać Rafała Misztala. Jest strzał Faworowa, ale w sam środek, to koszyczka Rafała Misztala, nie tym razem. Ale coraz bliżej żółto-czarni. Tak jest, dośrodkowanie, jest oddany strzał. Przypominamy, że na ten moment Wieczysta jest na pierwszym miejscu i nad drugą siarką. Ma 12 punktów przewagi, strzał z daleka teraz broni Rafał Misztal. Miejsca drugie mają również otrzymać szansę jakichś barażów. Coś tu będzie tworzone, ale teraz rozpędza się z numerem 7 Wyjadłowski. Mateusz Wyjadłowski, uderzenie! Piłka, nie wiem czy po rękach, czy słupek. Słupek. Chyba słupek ratuje Patryka Letkiewicza. Wreszcie, taka akcja, na jaką czekaliśmy. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Przejął piłkę jeszcze na swojej połowie. Mateusz Wyjadłowski ruszył sprintem pod szesnastkę Letkiewicza. Zszedł na prawą nogę, uderzył, wyciągnął się jak struna Patryk Letkiewicz. Natomiast piłka odbiła się od słupka i wyszła na aut bramkowy. Dobra akcja indywidualna Wyjadłowskiego, a teraz ma szansę Fidziukiewicz na gola. No nie wiem, czy to obrońca uratował tę sytuację, czy to Michał? Jacek Góralski, Michał Fidziukiewicz jest w polu karnym, wybijają obrońcy gości. Pazdan, nie ma zmiłuj, piłka od razu ląduje w pole karne Podlasia. Fidziukiewicz, odwrócił się Fidziukiewicz, jeszcze uderzył, domagają się rzutu karnego piłkarze Wieczystej Kraków. Pokazuje na klatkę piersiową arbiter główny tego spotkania, więc szybko oglądamy powtórkę. Nawet nie są ambicje, ale tylko tyle, myślę, że nie jest tak źle, panie Bartku. Chełmianka to bardzo dobry zespół. Wieczysta, teraz zgranie głową Misztal, ależ wyskoczyła ławka rezerwowych Wieczystej Kraków, ale nie ma gola jeszcze tego pierwszego w tym spotkaniu. Oglądamy. Uderzenie głową, strącił piłkę Pietrzak, tyle że musi zachować koncentrację, bo Swędrowski posyła w piłkę w pole karne. No i szansa na odpowiedź, nie było wielu kontr, ale zobaczmy, bo Kosieracki
wraca do bramki Patryk Letkiewicz. Pędzi też za Kosierackim. Manuel Torres. Ostatni obrońca w wykonaniu Dawida Kiedrowicza. Ale on finalnie, jeśli nie mylę, wylądował na aucie. My oglądamy powtórkę. A zabrakło tutaj szybkości. No i Pigiel od autu. Swenderowski. Muszą uważać w polu karnym. Podlasie odbita piłka od pleców Konrada Kasolika. Krótkie pretensje do sędziego. Piłkarzy z Podlasia o rzut karny. Na kanale CF Sport mecz klasy okręgowej krakowskiej grupy drugiej o godzinie 17. Grębałowianka kontra Kaszowianka. Na taki mecz zapraszamy naszych widzów. Atakuje Podlasie. Prawa strona. Dobra piłka. Mija się z futbolówką Patryk Letkiewicz. I to jest prowadzenie Podlasia. Długo nie potrafili sobie stworzyć sytuacji. Ale teraz prowadzą w Krakowie. No i mamy niespodziankę. 78 minuta. Błąd Patryka Letkiewicza. Wyjście do piłki. Minął się z nią golkiper Wieczysty Kraków. Zobaczmy jeszcze raz dośrodkowanie. Letkiewicz zderza się tutaj z jednym z zawodników z Podlasia. I piłka wpada do bramki Wieczystej Kraków. Podlasie obejmuje prowadzenie. No i teraz czekamy na odpowiedź Wieczystej. Zobaczymy, czy będą też zmiany ofensywne trenera Jędrzejczyka. Strzelcem gola Damian Lepiasz. Aby w tych 10 minutach zagrać odważniej. Myślę, że na pewno to był plan, który realizowali podopieczni trenera Rękowskiego. Tymczasem Kachsaj za daleko wypuścił sobie piłkę Letkiewicz. Czy to będzie wejście Smoka, Pakulskiego bądź Żywca? Już piłka dośrodkowana, Jankowski! 1-1, długo Podlasie nie prowadziło w tym meczu. Zrobił to, co potrafi najlepiej. Jankowski wyszedł w powietrze, oddał strzał głową i Rafał Misztal pokonany. Zobaczmy to jeszcze raz, jak zwykle z miejsca wyskakuje Jankowski. I trafia do bramki Misztala. Danielak, rzut z autu. Widziukiewicz wybija pod stolak, Jacek Góralski, prawa noga, Góralski zablokowany, jeszcze Pakulski, jeszcze Danielak, mocno to wstrzelił, nie ma rzutu karnego, teraz ręka, ale po stronie zawodników Wieczystej Kraków, VAR-u nie będzie, ta decyzja jest oczywiście taka jak z boiska, a tutaj widzimy powtórkę. Liczone jeszcze do liczonego czasu gry, czy w tym momencie sędzia zakończy spotkanie, to drugie, proszę Państwa, mamy precedens, mamy sytuację, które jeszcze w tym sezonie nie było, po 11 meczach z rzędu wygranych na stadionie Chałupnika. Wieczysta Kraków po raz pierwszy traci punkty. Po remisie 1-1 z Podlasiem Biała Podlaska. Już ten bilans meczu u siebie nie będzie tak krystaliczny.